Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku Kariery Kamyka. Dzisiaj przed nami mecz bardzo ważny, już druga kolejka, a tak ważne spotkanie United z Bale'em w składzie najpewniej. Kontra Liverpool, gramy na wyjeździe. No, skład Bogdan, Klein, Lovren, Jori, Moren, Kan, Firmino, Emre Can, w sumie Can się powinno mówić, Henderson, Markowicz, Kamyk i Ipe. Ogólnie sprawdźmy, bo chcieliście, żebym zobaczył ranking składu, jak to wygląda. Ja jestem na pierwszym miejscu w rankingu składu. Coutinho na drugim, Firmino, Henderson, Benteke w ogóle jest, on ma 85 overall, ma Benteke, a nie gra na razie. No i cóż, tak to wygląda. Ings gdzieś tam, Origi na dole, Morata nawet jest, Alvaro Morata jest w składzie i on nie gra. Nikt z nich nie gra, tylko ja gram. A tylu dobrych napastników jest. No i tyle. Dobra, zagrajmy mecz. Liverpool kontra United. Właśnie, już widzicie nawet Bale'a w stroju United. Spoko! Na skład oceny wszystkich idą w górę, więc to jest dobre. Niestety Bogdan 73 na bramce. Wolałbym Mignolet, ale no cóż. Dobra, przejdźmy do meczu. Kamyk kontra Bale. To będzie dobre spotkanie. Old Trafford nas wita. No i mam nadzieję, że wywieziemy stąd chociaż jeden punkt. Nadzieja matką głupich niby, no ale kto to wie? Kto to wie, co tutaj się dzisiaj wydarzy? Szpakowski i Laskowski niby komentują to spotkanie. Zobaczmy, jak wychodzi United. Valdes, Darmian, Smalling, Rojo, Shaw, Schweinsteiger, Blind, Bale, Depay, Eriksen i Rooney. Bale i Depay. No po prostu dwa takie... asy, dwa takie skrzydła, że to ciężko będzie obronić. W centrum uwagi Kamyk, hat-trick w poprzednim meczu, 21. Nie zmieniła mi się fryzura, także będę musiał to zrobić jeszcze raz. Fryzjer mnie po prostu olał, tak? No i teraz czas na mecz. Ajp! I Emre Can, i Kamyk, i Schweinsteiger przejmuje. Emre Can, dobrze do mnie, Kamyk zwolni, zatrzyma, poda, strzał, nie ma gola! Ależ niewiele zabrakło, aby tutaj już na początku spotkania padła bramka. Numer 11 strzelał. Nawet nie wiem, kto to jest. Wygląda, jakby miał wklęsłą klatę teraz. Ależ to była dobra, dogodna sytuacja. Już w 6 minucie mogłem mieć asystę. Niestety, piłka powędrowała obok bramki. Ależ teraz kontra, Markowicz, Markowicz ma piłkę, sprintuje ile się da, Markowicz, Markowicz do środka, o, karny, 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 tak jest, widziałem już tam, że Markowicz upadł w polu karnym, tutaj Rojo jeszcze spina się trochę do Markowicza, że może udawał, no sędzia każe się uspokoić, zobaczcie, oddał Markowicz piłkę, a tutaj już, no, ślisko, ślisko i skosił naszego kolegę, a to my podchodzimy do tego rzutu karnego, no to może być ciężki karny do trafienia, ale mam nadzieję, że nam się uda, tak jest, Kamyk strzela bramkę, boom, 1-0 z United prowadzimy, bardzo dobrze, bardzo dobrze, Victor Valdes nie ma szans przy tym strzale i na szczęście prowadzimy 1-0, tak jest, moja czwarta bramka w Premier League w tym sezonie. Zaczynamy drugą połowę, dobrze pierwsza się dla nas zakończyła, jeżeli jeszcze jedną bramkę strzelimy, to będzie naprawdę już kolorowo bardzo, tym bardziej, że no skład mają naprawdę dobry, Eriksen, no kurde, Bale i Depay, to mówi chyba samo za siebie, no ale cóż, my prowadzimy 1-0 i oby tak dalej. Bale do boku, tutaj dołączył się Darmian do akcji, Darmian, Alberto Moreno czyści profesjonalnie. Ostatnia minuta, no tutaj bronimy się, Eriksen do środka i Bogdan złapie i to powinien być koniec tego spotkania, skromne zwycięstwo 1-0 po mojej bramce z karnego, to powinno być to, co daje nam 3 punkty, 3 punkty wywieźć stąd, z Manchesteru, to jest naprawdę, naprawdę dobrze, tak jest, tym razem to Liverpool zgarnia 3 punkty, 7-3 ocena, całkiem nieźle, Bogdan tam też miał jakieś interwencje, ogólnie my mieliśmy tylko jeden strzał celny, jak tam reszta spotkań, QPR wygrywa z Leicester 3-1, nasz były zespół, w którym byliśmy wypożyczeni, radzi sobie całkiem nieźle w Premier League. No i dobra, ja się cieszę, jestem zadowolony. Ciekawe, czy zagram we wtorkowym meczu, tutaj zrobimy sobie trening. O, teraz może sporo rzeczy wzrosnąć, no i o to chodzi. Zobaczmy, CD, strzały z daleka i podania wzrosły, spoko. Niedługo będzie 83 overall, także całkiem. A my zobaczmy, czy zagramy we wtorkowym spotkaniu
To nie są chyba eliminacje, to jest już faza grupowa, tak mi się wydaje. Ale zagramy z Shamrock, tylko zaraz. To jest faza playoff, więc musimy po prostu to wygrać spotkanie. Ja nie wiem, czy nie jestem troszeczkę zmęczony, no ale cóż, mam nadzieję, że to będzie po prostu łatwe i przyjemne spotkanie. Zobaczcie, jednak nie jestem taki zmęczony, mimo że 2 dni wcześniej grałem mecz. Także Skrytel na obronie, Jose Enrique, który traci overall, Emre Can, Markovic, Ibe. Taki standardowy standard. Lecimy z kolejnym meczem. No cóż, ten mecz to powinno być tylko czysta formalność, jakieś 2-3 bramki i to powinno być to, tak mi się wydaje. No nie sądzę, żeby Shamrock mogło nam tu jakoś zagrozić specjalnie. Dlatego cóż, eliminacja to eliminacja, trzeba się dostać do fazy grupowej Ligi Mistrzów. No teraz już źle podanie i Kena to przejmuje, ale myślę, że mecz ułoży się pod nasze dyktando. Jori przejmuje, Markovic dobrze znalazł mnie, no ja teraz będę musiał cisnąć do końca, albo zejdę do środka, ładnie schodzę do środka, bardzo ładnie, aj, faul, no brzydki faul, nawet na żółtą kartkę powiedział, zahaczył mnie tak końcówką tego wślizgu, tak już był przy końcu, już wstawał, ale żółtą dostanie, Milner też coś tam wymachuje rękoma, Blanchard dostaje żółtą kartkę, no i będzie strzelał chyba Milner strzela. Milner do środka, Ibe jeszcze ma piłkę, spokojnie Flanagan, o Jezu, to było strasznie słabe zagranie. Dobrze, znowu Markovic, jesteś w formie, dorzuć mi piłkę, oj, dobre to było dorzucenie, bardzo dobre, no tam mi ten obrońca po prostu uprzykrzał życie jak tylko się dało, dlatego nie doszedłem do tej główki, no ale cóż, mamy kolejną okazję, tym razem rzut rożny, no i zobaczymy, czy dorzucą ładnie piłkę na główkę, dorzucili, ależ Murphy to wyciągnął. O, to była dobra główka, zobaczcie na to, boom, a Murphy wyszedł z linii bramkowej, ale to wyciągnął, czekajcie, oj, okej, czemu tak wcześniej w ogóle, zagraj do mnie, kamek z voleja, ależ Blanchard wyciąga to z linii bramkowej, czekałem, widziałem, że bramkarz po raz kolejny wyszedł po prostu z linii. Aj, teraz tracę piłkę. No i źle to przyjąłem, już zbyt wolny byłem. Chyba za dużo siły straciłem na te wszystkie strzały i tak dalej. I tutaj też źle poprosiłem o podanie. Aj, nie wychodzi mi ten mecz, ale teraz jeszcze Milner do mnie. Kamyk strzela. Ależ petarda w oknie siedzi. To jest to. Petarda w oknie siedzi. Zobaczcie na to. Tutaj złe zagranie. Milner przejmuje. Podaje od razu do mnie. Fake shot. Schodzę na prawą stronę. Tutaj próbował mi obrońca zatrzymać, ale ta piłka cały czas się unosiła. Zobaczcie, jaka petarda. No i dokręciła się jeszcze do bramki. Bramkarz nie wyciągnął. I mamy 1-0. Kamyk, 44 minuta. Koniec pierwszej połowy, wygrywamy 1-0. Ciekawe, czy to są rewanże. Chyba nie ma rewanży, tak mi się wydaje. Chociaż, kto wie. Ibe przejmuje piłkę. Ibe, dośrodkowanie, próba strzału i broni Murphy po raz kolejny. Dobrze rozegrana akcja, ja tam troszeczkę źle wcześniej podałem, ale wszystko było ok. Dobra, dawaj tutaj do mnie. Zagrywaj to. Ajajaj, będę musiał zgrywać tą piłkę. Jori jeszcze ma tą piłkę, spokojnie Firmino, dorzuć albo strzel, dziwne zachowanie, Murphy musi piostkować po raz kolejny, ja jeszcze tutaj powalczę o tą piłkę, no i wywalczyłem out dla nas. Ależ dobre zagranie górą do mnie, mam nadzieję, że dobiegnę do tej piłki. Jest, utrzymałem ją w boisku i to jak dobrze ją utrzymałem w boisku, kamyk, faul, karny, tak jest, po raz kolejny wywalczony karny, no ja już jak mnie dotknął w tym polu karnym, to Jezus, na glebę, dobre, cud, że utrzymałem tą piłkę w boisku, no tutaj wleciał we mnie i ja podchodzę do karnego, wykonajmy go szybko i precyzyjnie, tak jest, 2-0, dwie moje bramki, staję na głowie, żeby Liverpool po prostu wprowadzić do fazy grupowej Ligi Mistrzów, no i to mi się udaje. 90 minuta, 2-0 z karnego, no kamykaldo troszeczkę. No i koniec spotkania, wygrywamy te 2-0, dwie moje bramki, 4 strzały, 2 bramki, tam jedna z linii wybita, to mógł być hat-trick po raz kolejny, no bez strzału, bez szans ogólnie Shamrock, dominowaliśmy całe spotkanie, no i cóż, chyba to daje nam awans, chociaż nie, widzę, że to są remisy, więc myślę, że jeszcze rewanż będzie za tydzień,
No i dobra, 15 sierpnia jeszcze okienko transferowe trwa. Już mamy 83 overall. W końcu skoczył nam overall. Jesteśmy warci 52 tysiące. No to ciekawie. No i sobotni mecz z Newcastle. Tutaj też powinniśmy bez problemu chyba znaleźć miejsce w składzie i później znowu we wtorek Shamrock, tak jak myślałem. Zobaczmy, jak wygląda tabela. My prowadzimy. Everton jest z nami. QPR też ma dwie wygrane. Swansea, Chelsea. Te pięć zespołów ma po dwie wygrane, ale bez wygranej pozostają Manchester United, Crystal Palace, Aston Villa, Leicester i Sunderland. Także tak to wygląda. Z dwoma remisami Manchester City. Cóż, nic nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do kolejnego meczu i zagrać z Newcastle United. Lecimy. Spotkanie na Anfield. Sędzia jakiś tam Mike. Nieważne. Newcastle musi być rozjechany. Kamyk. Ładnie. Chciałem zagrać wcześniej. Ale dobra, piłka przy mnie. Wypuszczę tutaj Markowicza. Markowicz broni król. Ależ to mogła być asysta. No znalazłem tam idealną ścieżkę, żeby mu podać. No a tutaj Markowicz chciał po krótkim, a król no po prostu refleks nie z tej ziemi. Zagrajmy blisko. O, demet. Dobra, jeszcze raz. Ja ci pokażę jak. Zagrajmy na blisko. Czemu ja muszę z drugiego końca biec, żebyśmy zagrali na blisko? Dobra, zagraj. Nie, no nie, po prostu nie wierzę. O, i teraz gol! Ależ gol dla Newcastle United! 1-0 przegrywamy. No zobaczcie, co to był w ogóle za strzał? Pobiegli do Tiota się cieszyć z nim, który się rozgrzewał. Ależ to było zaskoczenie. Skrytl po prostu źle się zachował tutaj, bez wątpliwości jakichkolwiek. Zobaczcie, Skrytl, tutaj podanie, on powinien to wybić, on źle to przyjął, poszło podanie i od razu strzał z pierwszej piłki. Zaskoczony Bogdan, zaskoczeni my, myślę tak jak i wszyscy kibice na trybunach, no i przegrywamy 1-0. Hype do mnie. No i kamyk, sam, zobaczcie, sam jestem, no i muszę wykorzystać mój trik sprzed lat. Kamyk, strzał, broni tym król, no i niestety to nie wpadnie, no zbyt wolno oni atakują, nie mogą nadążyć nad moim tempem atakowania i dlatego tak się tak dzieje. Teraz poproszę o piłkę tutaj na moją głowę, albo na głowę Skrytl, miał ją na głowie, Henderson do tyłu, jest Skrytl do mnie, ale ja tracę głupio piłkę, źle to przyjąłem i niestety kończy się pierwsza połowa. Może wam troszeczkę świecić słońce, dlatego zrobię tak. No ale cóż, przegrywamy 1-0. Szok i niedowierzanie, bo mieli jeden strzał chyba tylko, no ale za to jak celny. A my mieliśmy parę okazji, tam Markowicz miał po mojej asyście bardzo, bardzo dobrą okazję, niestety nie wykorzystał, no i teraz musimy to nadrobić w drugiej połowie. Miller do Kamyka, Kamyk się obraca, Kamyk strzela, dobij to, nie trafia, Skrytl zgraj, Kamyk z przewrotki, jeszcze zgraj, strzel, Jadomitka, nie! Dlaczego? Dlaczego? Nie wierzę. Kamyk teraz, sam faul, rzut wolny. No żółta kartka na pewno tutaj będzie dla Anity. Anita dostaje żółtą kartkę, my do rzutu wolnego nie podejdziemy, ale jeżeli podałbyś tutaj jakoś ładnie, właśnie w ten sposób, obrócę się, strzelę, Kamyk, słupek, broni król, no niesamowite co tutaj się dzieje, zrobiłem go bardzo dobrze, z Kupternem, a tutaj teraz Emre Can, nie, no nie, 7 strzałów do 1 Newcastle i przegrywamy 1-0. Cóż, zaciśnienie pod koniec tego spotkania, wyrzucę to do boku, tutaj jest Klein, zgraj do mnie, jest ładne zgranie, Kamyk z daleka, lewa noga, broni król po raz kolejny, Ajp, nie, to wybicie po raz kolejny, rzut rożny, ostatnia akcja, nawet bramkarz tutaj jest, jakbyś zagrał tutaj, na blisko, dobrze, jestem w polu karnym, Kamyk, nie, zbyt bardzo się pochamiłem, Janmat to przejmuje, to jest koniec, przegrywamy to spotkanie 1-0, tyle niesamowitych akcji i nic nie chciało znaleźć drogi do bramki, 6-1 ocena, no król, co tam wyprawiał na tej linii bramkowej, zobaczcie, 8 strzałów, 7 celnych i przegraliśmy 1-0. Cóż za fatalne spotkanie dla nas. Jak fatalnie to się ułożyło. No niesamowite. Ach, cóż, czasem bywa i tak. Musimy przesymulować sobie oczywiście trening.
Ale to było spotkanie. To było dobre spotkanie, naprawdę widowiskowe. Wykończenie mi wzrosło i siła strzału. Na pewno się przyda i teraz już by ręce Anity bardziej przełamało. Zobaczmy, czy we wtorkowym spotkaniu z Shamrock rewanżowym zagram, czy nie. Nie zagram, więc możemy przesymulować sobie na spokojnie. Jestem zbyt zmęczony, więc się nie dziwię, że zagra za mnie Inks. Ale to już powinno być formalność. Wygraliśmy przecież 2-0, więc tutaj w rewanżu chyba powinno być spokojnie. 4-1. Munir? O, ściągnęliśmy Munira nawet do Liverpoolu. Griezmann też jest. What? Griezmana mamy! Mamy Munira! A gramy, kurde, z jakimś Ibem i... No nie, nie wierzę w to. Co tu się wyprawia w tym klubie? Tyle dobrych zawodników, a gram ja. No i dobra, cóż. Zbliżamy się do sobotniego meczu z West Hamem. No, a później chyba w środę powinien być koniec okienka transferowego, tak mi się wydaje, ale póki co nie ma żadnych ofert za mnie. Jeszcze we wtorek spotkanie pucharowe, zobaczmy, tam jest moja gwiazda, jakieś co jest. Zawodnicy nieobecni z powodu kadry, ok, to większość, ale mam powołanie też na Rumunię i Danię. To są mecze, chyba ostatnie mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata bądź Mistrzostw Europy. Także to było na tyle w dzisiejszym meczu i w dzisiejszym odcinku, drugim dzisiaj. Jeżeli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, nie zapomnij o łapce, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara!